Witajcie kochani, witam was bardzo serdecznie, z tej strony Aironek i kolejny materiał z twierdzy na moim kanale. Bardzo dziękuję wszystkim za wsparcie, jakim są subskrypcje i lajki pod poprzednimi materiałami, dlatego zachęcam do oceny również tego materiału. Pozostawcie łapkę w górę, ponieważ jest to dla mnie motywacja do dalszego nagrywania. Nie zapomnijcie o subskrypcji i kliknięciu dzwoneczka, by być na bieżąco. Zachęcam również do odwiedzenia zakładki Społeczność, ponieważ tam się też często niejedno dzieje. A my przechodzimy do misji 14, Górska Przełęcz. Zobaczmy intro wprowadzające. Wieprz tymi słowami zwrócił się do kmieci znowu podbitego hrabstwa. Wasze ziemie są teraz moje i macie słuchać moich rozkazów. Będziecie płacić wysokie podatki i żałować, że się w ogóle urodziliście. Jeszcze dziś wyruszam stąd wraz z królem i wkrótce dobijemy do naszych brzegów. Twoje nieustanne ataki będą stanowić dla nas doskonałą zasłonę. Przybędziemy ci na pomoc z posiłkami, jak tylko będzie to możliwe. Groźba ze strony armii Wilka była coraz bliższa. Zdecydowałeś się wbić klin między wrogów, atakując jedno z hrabstw Wieprza. Wieprz słynie z tego, że rzuca do walki wielkie masy ludzi i nie wraca do domu na tarczy. Wróg najprawdopodobniej będzie miał ogromną przewagę liczebną. Musisz więc mądrze wykorzystać ukształtowanie terenu. Zwiadowcy donoszą, że wysoko w górach odkryli fort leżący na niedostępnej przełęczy. Jeśli obsadzisz go swoim garnizonem, hordy Wieprza najprawdopodobniej będą próbowały cię stamtąd wykurzyć. Nasi tajemniczy sprzymierzeńcy nadesłali nam nowe plany. Tym razem przedstawiają one balistę, czyli machinę, którą można umieszczać na szczytach dużych wież. Balista powinna dowieść swych walorów w boju przeciwko machinom wojennym Wieprza. Czyli generalnie no jest to jedna z cięższych bitew jak dla mnie, ponieważ na najtrudniejszym poziomie trudności no, trzeba się troszeczkę nagłowić, zwłaszcza na początku, aby nam tych murów nie przerwali. Jeżeli słyszycie w tle jakieś huki, to wiedzcie, że nagrywam 31 grudnia, dlatego z góry was przepraszam, no ale no niestety nie mam na to wpływu. Chcę po chorobie nadgonić troszeczkę materiałów, aby być już na bieżąco, abyście na kanale mogli oglądać już aktualne materiały, tak, według grafika, jakie miały być. Dlatego dzisiaj chcę podgonić troszeczkę nagrywania, więc pewnie to będzie nie jedyny materiał, na którym te wybuchy usłyszycie. Nie martwcie się, to nie wojna, to tylko już pierwsi maruderzy, którzy nie mogli wytrzymać do północy, sobie strzelali z fajerwerek. A my po prostu lećmy już misję 14. Troszeczkę sobie na początek zmniejszę. Teraz tak, wy tutaj róbcie mi przede wszystkim kuszę. Ja nie mam ochoty na jakieś tam łuki, bo to w ogóle nie spełnia swojego jakiegoś. Czekamy na rozkazy. Chodźcie tu wszyscy. Nie spełnia w ogóle jakichś swoich ról, tak? No, w walce z wieprzem, no niestety nie oszukujmy się. Zbroje, pałkarzy, no to już nie jest lada gratka, więc przede wszystkim skupimy się na gospodarce, jaką będzie drewno. Nie można tutaj tego zbudować. To tyle, ile tak naprawdę mogę tutaj zdążyć zrobić przed jakąś bitwą. Chciałbym tylko jeszcze sobie postawić chociaż jakieś zagrody bydła, żeby to jadełko moje jakoś tutaj cały czas było pozyskiwane. Nie liczę na to, żebym jakieś podatki zbierał, ale no ale potrzebujemy. Kurde, i nie postawiłem targowiska. Dobra. To już nie ma co się tam szczypać. Będę na pewno potrzebował na uzupełnienie jakiś tam tutaj kamień. W tej misji nie mamy niestety dostępu do kamienia. Jest to smutne, jest to przykre, no ale jest to taka prawda. Tak jest, szef. Okrutna prawda. Kusznicy mają być pod tutaj. No, gubię się, bo już właśnie się skupiam, kochani, wybaczcie mi, wy już to znacie. Pod postawą defensywną, o, tak.
Czego ci trzeba? Potrzebujesz trochę prawdy. I was chcę pod jedyneczką, bo wy mi będziecie potrzebni, a jak mi się odklikacie, no to będzie tak bardzo jest. Smutno, będzie smuteczek z tego powodu. Wy tutaj postawa obronna. Dobra, teraz tak, was chcę tutaj, żebyście porozwalali właśnie namioty, ponieważ ja tu żadnych taranów nie potrzebuję. A tak, troszeczkę sobie przyspieszymy. Dobra, rozwalić. Dobra, uciekamy. Niech się pałkarzami zajmą właśnie licznicy i tutaj i wilcze doły. My to bardziej chcemy, żeby się kusznicy zajęli tutaj strzelaniem z moimi łucznikami. A tylko po to, żeby właśnie... Dobra, chodźcie właśnie, wykliknęliście mi się, tego nie chciałem. Trzeba czym prędzej tutaj tych moich kuszników, tych przeciwnika kuszników pokonać. Przejdziemy sobie tutaj cichuteńko i... Tak jest, od dupki strony. Tych kuszników sobie tutaj wywalimy. Dobra, teraz byśmy się zajęli murami. Tak delikatnie, może tutaj tak troszeczkę pojedynczo i sobie będziemy klepać. I tą bramę sobie tutaj... O, naprawimy. Chowamy się, chłopaki. I znowu zrobimy taki mek z kusznikami. Dobra, tylko żeby się z moimi kusznikami tutaj, znaczy z moimi pałkarzami nie chcieli strzelać. Przejdziemy sobie cichuśko. No taka taktyka, no tutaj jest. Ci pałkarze lecą za mną. Chyba zwietrzyli w ogóle, z czym ja tutaj przychodzę. Dobra, już nie ma kuszników, więc lecimy. No i oczywiście po kolei sobie tutaj tych panów, dziejaszków rozwalimy. Bo tutaj mi już zaczynają mury niszczyć. Dobra. Dobra, świetnie. Odparliśmy pierwszy atak, ale to wcale nie jest powód jeszcze do cieszynki, no bo ten drugi bardziej mi przysprawiał problemy. Troszeczkę sobie tutaj tak szybciutko nadgonimy, tutaj połatamy, podziubamy sobie panucku i teraz będzie tak. Przede wszystkim jakieś zbroje skórzane trzeba robić. Tylko może tam, gdzie nie postawię żadnej farmy. Postaramy się. No, pany! I stasun. No. O. I może jeszcze tutaj ze dwie. I teraz tak, chciałbym jakieś piwko. Piwko chciałbym ja. Tutaj jakieś jeszcze zagrody bydła. Więcej się nie zmieści, tak? Dobra. No i może jeszcze jakieś chatki myśliwskie. Nie można tutaj tego zbudować. Tak, dla pozyskiwania jakiegoś mięska. Tak, nie zapominam już o karczmie, oczywiście. Będziemy sobie pozyskiwać to drewienko. W większych ilościach to nam będzie też potrzebne w tej misji. Ale coś na sprzedaż też potrzebujemy. Dlatego postaramy się czym prędzej jakieś tutaj jeszcze kopalnie postawić. Czy się uda? Już się więcej nie uda. Okej. Okay. Tutaj jeszcze jakieś trzy chatki drwali. Powiększymy sobie troszeczkę tutaj w miarę możliwości. Tak jest. Zbrojownie. No i tutaj jeszcze ze dwie. Tutaj dwóch łucarzy sobie postawimy. Czy łucarzy w sumie. No. Czyli warsztaty łucznicze. No dawać mi rekrutów. Ech. Tutaj szybciutko. I teraz tak, ponieważ chcemy jakieś tam większe mury zrobić, to po co mamy kupować kamień? Jak możemy sobie tutaj troszeczkę zniszczyć? O. I sobie tego kamienia pozyskać. Okej. Okay. Postawa obronna i lecicie szybciutko sobie tutaj. Również chcę... Tak, wilcze doły to za chwilkę. Zapasy złota są. Chcę cech inżynierów zbudować. Już wam mówię, kochani, czemu. Nie masz wystarczającej ilości. Troszeczkę tego kamienia sprzedam, ale tylko tyci. Gdzie są te moje. O, dobra. Nie można tutaj tego zbudować. Postawimy sobie tutaj.
Wasza łaskawość. Nie masz wystarczająco dużo złota. No właśnie nie mam jeszcze tego złota, ale w sumie nie będą mi potrzebne włócznie, absolutnie w ogóle. Że silny oddział wojsk wieprza maszeruje w naszym kierunku. No maszeruje i my dlatego musimy sobie czym prędzej tutaj jeszcze zrobić tak. Nie można tutaj. Tutaj wilcze doły, tu wzdłuż. Nie można tutaj tego zbudować, mój panie. A, nie mam już drewna, dobra. Wasza łaskawość? Dobra, ten drugi atak jest dla mnie najgorszy, dlatego mam nadzieję. Mam nadzieję go przetrwać. To już będzie dla mnie oznaka, że jest ok, że ja tą misję sobie wyciągnę. Szybko. Tak jest. Troszeczkę tego kamienia sprzedamy, trudno. I szybko. Tutaj. Okej, lecimy sobie znowu pałkarzami. Robimy ten sam myk, ale mam nadzieję, że tych inżynierów mi tutaj wyciosają. Dobra, ten namiot i ten namiot. Dobra. Ten namiot też. Dobra, i teraz tak. Wy sobie stańcie tutaj gdzieś, bo wy mi nie będziecie tutaj... A, bo tu staniecie. Tu staniecie sobie. Będziemy się bić, bo tu łucznicy są, to jakoś tam damy radę. Tu już nie możemy, dobra, bo już latają. Damy sobie jakoś radę. Panowie z tarczami, dawać tutaj. A, trochę tutaj niepotrzebnie tak stanąłem moimi żołnierzami, no trudno. Dobra, budujemy jeszcze parę tarcz ruchomych. Damy radę, tutaj przegonimy ich. No nie przegonimy ich, bo nie mam już pałkarzy i to jest smuteczek troszkę, no ale idą kolejne hordy moich kuszników dzielnych. Nie mamy złota. Nie masz wystarczającej ilości towaru. Potrzeba nam broni. I troszeczkę jeszcze potrzebujemy na wszelki wypadek. Co potrzebuję? Oczywiście włóczników, tak? Na wszelki wypadek do obrony. Bardzo mnie niepokoi to, że nie mogę zbudować sobie tutaj nic. Panowie, nie wiem, czy wy tutaj walczycie, nie walczycie. Nie bawcie się tutaj z łucznikami teraz, z kusznikami, tylko z pałkarzami się bawcie. Bo tutaj kolejne hordy lecą i mnie to niepokoi bardzo. Dobra, tu sobie... O, dobra. Tu postawiliśmy, już nie możemy, ale dobudowaliśmy kawałeczek, najważniejsze. Okej, teraz możemy. Tutaj załatać, tu załatać i... Tak jest, troszeczkę wilczych dołów, wilcze doły, tak, to jest to, co tygryski lubią najbardziej. Dobra, nie mamy więcej drewna, no ale to akurat nie jest na razie problem. Okej, myślę, że my to wyciągniemy sobie w tym momencie. To jest już GG, jakby to powiedział Lutel. Ja ogólnie te misje, niektóre, które przechodzę sobie... Kochani, patrzę, podglądam u innych youtuberów, jak to wygląda sytuacja. Jak oni mają patent. Rozbieżności są duże. No, ilu graczy tak naprawdę tyle pomysłów na poprowadzenie tej rozgrywki. Ale ogólnie powiem wam, że fajnie jest podglądać graczy... Czemu? Co się dzieje? I patrzeć, jakie niektórzy mają pomysły. Naprawdę, bo to... Świetnie. Bo to fajnie wygląda, jeżeli ktoś, na przykład o co mi chodzi, ponieważ mam tą przypadłość, tak wiem, kochani, że jak się skupię na rozgrywce, to gadam czasem takie jakieś głupoty. Kto mnie zna, to już wie. Niektórzy dają łapki w dół, pozdrawiam ich serdecznie, niektórzy się śmieją i dają łapkę w górę dla motywacji. Też im bardzo serdecznie, jeszcze bardziej dziękuję. Ale no, zauważyłem, że ilu graczy, tyle tak naprawdę strategii jest. Na przykład Lutel w niektórych misjach prze do takich okrężnych rozwikłań, rozdań, znaczy strategii, tak? Czyli metodycznie, skrupulatnie, powolutku sobie likwiduje tego wroga. Tylko, że przy jego doświadczeniu te materiały też nie trwają za długo. U mnie to by była z godzina nagrywania. Będziemy mieć przykład chociażby misji następnej, czyli 15. kiedy będziemy forsować zamek wieprza. Na przykład Lutel metodycznie, spokojnie sobie takie rozdania tutaj przechodzi, likwidując po kolei wroga, tak, różnymi taktykami okrężnymi. Drugi gracz z kolei poszedł do konfrontacji od czoła
po prostu jak szedł, to jak przycinak, tak, przez front zamczyska. Tylko że to był na przykład już inny poziom trudności, to też ma znaczenie. I teraz tak, ponieważ ja potrzebuję pałkarzy. Tak jest, szef. Jakiś tam do obrony. Więc biegniemy sobie tutaj. Paru tych włóczników bym sobie tutaj wziął. Bo wojska wieprza zaraz będą atakować. Potrzebujemy więcej drewna. No i to drewno musimy sobie kupić. Wojska wieprza atakują. Nie masz. A, no dużo nie kupiliśmy, no ale dobra. Włócznicy. Wy sobie poniżcie te namioty. Nie masz prosta sprawa. Dobra, chociaż jeszcze ten. I tu tych pozabijajcie ich. Dobra, i uciekajcie tutaj wróg, bo zaraz będzie po was, a ja tego nie chcę. Chociaż może się uda was skitrać jeszcze do zamczyska. Uda się. Dobra. I w ogóle może byśmy naprawili bramę. I się chowamy. I czekamy na kolejną... Ojejku. Panowie kusznicy w sumie. Rozwaliliśmy ten taran. Dobra. Rozwalony. Możemy się bić dalej. Bardzo mnie to cieszy. Musimy tutaj jeszcze sobie gospodarkę podreperować, więc kilka gdzieś tych chatek drwali jeszcze postawimy. Oczywiście ze dwa domki. No i cóż, i skupiamy się znowu na wilczych dołach. Jakieś nowe wilcze doły tutaj, chociaż kilka sztuk. Są już pałkarze, bardzo mnie to cieszy. Doszła kolejna partia kuszników. Również witamy serdecznie. Dobra, jeszcze sobie nie zbudujemy tarczy, bo nie mamy pieniążków, trudno. W ogóle jak tutaj stoimy, jest jakieś piwko, jest jakieś żelazo do sprzedaży. Nie masz wystarczającej ilości towarów. Nie masz wystarczającej. Ach, już mi zabrali drewno. Dobra, ale idą jacyś drwale, bardzo mnie to cieszy. Drewno też się pewnego rodzaju, w pewnym momencie skończy. I więc pewnego rodzaju to będzie kłopot, to tak to chciałem powiedzieć, tak. Nie można tutaj. Ale dobra. Damy sobie jakąś radę. Jeszcze jakieś tam kolejne partie pałkarzy idą, ale to już nie jest dla nas żadne wyzwanie. Dlatego skupimy się teraz na gospodarce. Coś mało pozyskujemy tego żelaza. Dlaczego ja wcześniej nie mogłem zrobić tu kopalni? Proszę bardzo, jak ładnie. O, jeszcze tu jedna wejdzie, tylko nie mamy chwilowo drewna. Nikt nam go nie przyniesie więcej. Nie, dobra. Tam trwa bitwa cały czas w najlepsze. Dobra, o, pięknie, udało się jeszcze dziewiątkę tutaj dzielnych kuszników zwerbować. Lecimy. Troszeczkę podreperujemy sobie mury, bo tu widzę trochę rozwalone. Troszeczkę podreperujemy, tak. Kali lubić polska mowa. I kolejny subskrybent, albo widz, ta łapkę w dół. I po co to komu? Ale... Tutaj tym jedzeniem to się tak za bardzo nie przejmuję, nie spinam się. Ile możemy, tyle sobie tutaj, na tyle pozwolimy, no ale... W ogóle to czemu? Świetnie. Czemu tutaj nie mielibyśmy sobie postawić jeszcze chatek drwali i nie wyciąć tego drzewka tutaj, żeby jakieś dodatkowe możliwości mieć. W pierwszych odcinkach no możemy tutaj stawiać farmy, tylko trochę daleko by mieli do spichlerza, ale przecież dotrą, tak? No przecież coś tam z jadełka zawsze dostaniemy. A jeżeli jest taka możliwość, no to troszeczkę z tego skorzystajmy. Każda taktyka jest dobra, jeżeli tylko przynosi zamierzony efekt. Kochani, pamiętajcie o tym. Do składu zapasów ci drwale mają kawałek, ale z czasem ta produkcja przejdzie na taki etap, że nie będziemy widzieć tego czasu marszu, ponieważ już będzie na bieżąco dostarczane, będzie mieć taką ciągłość dostaw, taki łańcuch dostaw zostanie, prawda, zaspokojony i będzie ciągłość tych dostaw. Jeszcze czterech kuszników sobie strzelimy tutaj. Proszę bardzo, zapraszam serdecznie. Jakieś piwko chciałem. Może mi się uda. Świetnie, pieprzu, świetnie.
Moi ludzie zmiażdżą wszystkie twoje kości. Och, normalnie, ależ się wystrachałem. Nie masz wystarczającej ilości. Aż mi się gacie w szafie zatrzęsły. Suchy wieprzu, możesz mi skoczyć na pędzel. Tyle powiem. Zbędnym słowem ust nie kalam, także przyjdź, pokaż, jak mnie miażdżysz. Ale jesteś cienki jak sik pająka. Podchodzimy kolej. Róbcie sobie, kochani, tarcze, ponieważ to zawsze chroni waszych kuszników. Tym bardziej, że wieprz ma przewagę liczebną. Nie ukryjemy tego. Idziemy demolować. Więc musimy korzystać, prawda, z ruchomych tarcz, żeby niwelować straty. Tutaj to powstanie pewnie ten taran. Dobra, wracamy się. Tu już nic po nas. Poza tym mamy taką siłę ognia, że w sumie nie musimy już marnować naszych pałkarzy do jakiegoś zbędnego wychodzenia tutaj. Większy problem jest taki, że nie zrobiłem sobie tutaj żadnych wilczych dołów, ale coś tam się jeszcze udało zrobić. Tych się za chwilę pozbędziemy, to no właśnie. To jeszcze tutaj troszeczkę tych wilczych dołów porobimy. O. Nie, teraz to ich tutaj ciosamy. Ciosamy ich równo. Myślałem, że będzie większym wyzwaniem to nagranie, znaczy ta misja. I kiedy przygotowywałem się do nagrania, to jednak była większym wyzwaniem, to trzeba przyznać. Kochają mnie ludzie, jak miło, tylko że troszeczkę właśnie z tym jedzonkiem jest problem. Ale może nie będzie aż tak źle. Najważniejsze, że mamy już większą ilość, pokaźniejszą ilość żołnierzy. 49 kuszników, pięknie, no to jest jednak pokaźna moc. Jeżeli chodzi o bronienie takiego tutaj wolnego cypelku. Więc jest okej. Dzisiaj jeszcze planuję nagrać misję z Blitzkriegu. Na pewno się wielu z was ucieszy. Może się uda, może nie będzie słychać aż tak bardzo fajerwerków. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. No ale najbardziej się cieszę, że zaległą twierdzę uda mi się jeszcze nagrać. No ponieważ powinno się pojawić wczoraj, czyli w piątek. A właściwie nagranie wrzucę już w niedzielę, czyli przedwczoraj powinno się pojawić. Tak, wrzucę w niedzielę, a w poniedziałek już postaram się rzucić aktualny odcinek Blitzkriegu i tym samym będę na bieżąco. O, tu jeszcze jakąś kopalnię strzelimy. Ile tam mamy jeszcze do głównej walki? A, tu już będzie główna walka teraz. No to. Jeszcze jakieś tutaj pałkarzy sobie zrobimy na wszelki wypadek, gdyby przerwali te mury. I co? I ci kusznicy będą tak stać i mi będą misję blokować, tak? I ja nie pokonam wieprza, ponieważ gdyż wieprz stoi, tchórzliwy wieprz. No to postaramy się coś tutaj wykombinować. Jak tutaj pełno kuszników jest, więc bardzo dobrze byłoby jakieś tarcze ruchome zrobić, żeby mieć jakąś siłę przebicia. Zrobimy tak. Wekiery mi są niepotrzebne. Nie masz wystarczającej ilości towaru. Jeszcze sobie zrobimy kilku tutaj Wasza łaskawość? Inżynierów. I jeszcze z 5 kuszników. Dobra. Zapraszam. Idzie jakaś partia. Dobra, to tam małymi partiami, malutkimi, maluśkimi kroczkami będziemy sobie tutaj tę misję przechodzić. Najgorsze jest to, że nie mam mikrofonu, który mógłbym sobie wyłączyć. Żałuję. Muszę chyba sobie taki zakupić. Ponieważ napiłbym się łyka kawy, a nie chce mi się teraz hałasować wam tutaj przy mikrofonie siorpać tą kawkę, więc poczekam. Kolejna partia idzie, także no pomalutku widzę, brama otwarta ich kusi. Także małymi krokami, małymi grupkami będziemy ich likwidować. Świetnie. Wy w ogóle z bramy moglibyście gdzieś tutaj bliżej podejść, byłoby sympatycznie. I co, będzie co z tego jeszcze? Zobaczymy. Może podejdą, jak nie, no to my podejdziemy do nich. Ale do tego potrzebujemy, no mamy drewno, to przepraszam bardzo, co stoi na przeszkodzie, żeby tutaj produkcję prowadzić. Tylko grotnik widzę, mnie nie zawodzi. Gdzie jest ten grotnik? Do widzenia, panie grotnik. Tu też jest pan grotnik, też do widzenia. Troszeczkę hajsu żeśmy przy okazji odzyskali. Nie ma broni, to sobie broń kupimy. No trochę droga, bo ktoś by mógł powiedzieć, że głupio robię, ale tu już bardziej chodzi o to, żeby tą misję czym prędzej zakończyć. Tak więc już hajsy i tak mi przepadną po misji, i tak mi przepadną, ale widzę, że tutaj grupkami chodzą, więc
Więc jest dobrze, więc może nie będzie trzeba nawet wychodzić z zamczyska, tylko damy im troszeczkę czasu, żeby właśnie gdzieś tam zaczęli mnie atakować. Wyjdziemy sobie jeszcze tutaj naszymi pałkarzami, zanęcimy ich, pomachamy dupkami gołymi, żeby zanęcić ich tutaj do wejścia do nas. No, także idzie kolejna grupka. Myślę, że jak tą rozbijemy, to reszta tych maruderów, tutaj inżynierzy, tu czterech tych kuszników, to już się rozpierzchnie. Odejdziemy, żeby mnie tu nie strzelali w takim razie. Bo już widzę, nie będzie jednak sensu wychodzić. No i? Będzie co z tego? Jeszcze nie. Jeszcze nie. O, ci się już rozglądają. Może co z tego będzie? Tak, idą. Dobra, no to panowie pałkarze, można wracać do zamczyska. Na piwko dokarczmy. Kusznicy tuż, a tu już nawet nie dojdą, nie powdeptują w te pułapki, trudno. No ale wyciokamy i to... No właśnie, więc inżynierowie też się rozpieszną. Niniejszym jednak, kochani, tę misję wygraliśmy. Jeszcze tylko oczywiście jakiś zbędny komentarz wieprza. Zadzierasz ze mną, zapłacisz za to, zapłacisz. Dobra, nie strasz wieprzu, bo się nie boję. Zwycięstwo! No, 17% nawet nie jest tak źle ze straconymi jednostkami. Zobaczmy kontynuację intro. Wojna utknęła w martwym punkcie. Choć udało ci się opanować jedno z hrabstw wieprza, nadal czułeś na plecach oddech wilka, który właśnie zagarnął dawne ziemię węża. No i na razie na mapie taka patowa sytuacja, zobaczcie. Powoli nam się robi ser szwajcarski, szachownica. No ale... Martwmy się kolejną misją, na którą już was serdecznie zapraszam. Tam się dopiero będzie działo. Dla jednych nuda i nostalgia, a dla innych może ciekawa taktyka na przejście tej misji na bardzo trudnym poziomie. Tak czy siak, serdecznie was zapraszam. Zachęcam do pozostawienia łapki w górę, subskrypcji kanału, no i oczywiście naciśnięcia dzwoneczka, aby być na bieżąco. A ja się z wami żegnam i trzymajcie się ciepło i do zobaczenia. Cześć!